Witam Was, moi kochani, po raz kolejny. Wybaczcie, że w zeszłym tygodniu nie było vloga, no ale jak to często bywa, nie wyrobiłem się z materiałem. Dzisiejszy temat będzie chyba bardzo ciekawy, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Szukałem podobnych artykułów w internecie, nic nie znalazłem, więc uważam tę teorię za autorską. Jeśli tak nie jest, napiszcie mi to w komentarzu. Przypomnę tylko, jak zwykle, że na YouTube moje słowa są określone gameplayem z gry. Tym razem z gry Offworld Trading Company. Myślę, że tematycznie jako tako pasuje, gra jest bardzo fajna. Oczywiście materiał dostępny jest również na SoundCloud, gdzie możecie spokojnie go wysłuchać. Na telefonie, bez zajmowania sobie rąk, możecie sobie tam truchtać, czy cokolwiek w tej chwili robicie. Zapraszam również na naszą grupę facebookową, gdzie zawsze co w niedzielę znajdziecie linki do moich najnowszych materiałów. Dodam jeszcze, że wszystko, co tutaj mówię, to tylko gdybanie i moje rozmyślanie. Nie przedstawiam tu żadnych teorii, które uważam, że są w 100% prawdziwe. Ten vlog to tylko eksperyment myślowy. A więc, na tę teorię wpadłem oglądając kiedyś Warholm na Discovery Science. To był już jakiś dłuższy czas temu. Był to też jeden z pierwszych tematów, jaki wymyśliłem na ten kanał. Otóż wyobraźcie sobie, że my, ludzie, tak naprawdę jesteśmy bakteriami pasożytującymi na jakimś innym żywym organizmie. Wiecie, wszechświat to jest ten właśnie organizm, a poszczególne planety to atomy czy komórki, na których my sobie żyjemy. Żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, najpierw chyba muszę Wam powiedzieć, czym jest mikro i makrokosmos. Otóż makrokosmos to mówiąc w gigantycznym skrócie, wszystko to, co widzimy gołym okiem, te gigantyczne dla nas planety, gwiazdy, wszelkie ciała niebieskie, które są w kosmosie, to wszystko to jest makrokosmos. Mikrokosmos natomiast, ponownie w wielkim, wielkim skrócie, to wszystko, co trzeba oglądać pod mikroskopem, na przykład. A przypomina właśnie układ kosmosu. I uwierzcie, takich podobieństw jest sporo, chociażby atomy, które przecież wyglądają jak orbitujące, jak planety orbitujące wokół gwiazd, prawda? No właśnie. Moje notatki, kurczę, pogubiłem się, przepraszam Was bardzo. Ach, już mam. Sam Wielki Wybuch mógł być momentem narodzin organizmu, na którym żyjemy. Wtedy wytworzyły się atomy organizmu, czyli planety i gwiazdy. Naukowcy też przekonują, że wszechświat się rozrasta i w jakimś końcowym okresie istnienia będzie się kurczył. Przecież dokładnie to samo dzieje się z naszymi organizmami, nie? Najpierw rozwijamy się, dorastamy, nasze organizmy stają się większe, rośniemy. A potem, jak zaczynamy się starzeć, to nasze organizmy nieco się kurczą. Zwróćcie też uwagę, że nasze funkcjonowanie może być podobne do działania bakterii w naszym organizmie. Bakterie są, korzystają z zasobów tych, które są w naszym organizmie. Niektóre bakterie są dobre, niektóre złe. Mamy też w swoim organizmie wirusy, różne choroby. Są też nowotwory, które się usuwa, a my sobie siedzimy na tej naszej ziemi póki co, no i korzystamy z tego, co ona może nam zaoferować. Bardzo dużo się mówi o tym, że szkodzimy naszej planecie, więc bliżej nam do choroby czy nowotworu we wczesnej fazie niż chyba do tych dobrych bakterii, które umożliwiają funkcjonowanie organizmu, prawda? My teraz szykujemy się do tego, żeby przenosić się na inne planety i zakładać na nich kolonie. Więc, no, jeżeli jesteśmy nowotworem, to za chwilę możemy stać się nowotworem złośliwym, bo jeżeli ludzkość rozpierzchnie się po kosmosie, to prawdopodobnie nie da się nas już tak, wiecie, do końca wytępić, tak wiele ludzi mówi. Jak wiecie, czasami obserwujemy też przelatujące komety. Mogą to być elektrony, które przeskakują między orbitami.
albo jakieś antyciała, które celują w nas i wiecie, chcą te komórki oczyścić. Wiem, że to dziwne pomyśleć o nas jako o jakiejś chorobie na ogromnym organizmie, ale zauważcie, że niektórzy już mówią o nas jako raku na ciele ziemi. To się wiąże. Oczywiście to coś socjologiczne nie musi być prawdziwe, ale no to się fajnie zazębia. Może właśnie teraz taka jest nasza rola. Nie jesteśmy pierwsi, którzy próbowali przecież. Jeden wielki meteoryt już przecież raz wykończył życie na naszej planecie. Dinozaury przekonały się o tym i o skuteczności immunologii kosmosu w dość bolesny sposób. Ale jednak nam może się udać rozprzestrzenić i w końcu będą nas musieli skalpelem usuwać, nie? No i zauważcie też, jak działają bakterie. To już pokrótce napomknąłem. Bakterie w naszym organizmie przecież no, są, rozwijają się, jest ich coraz więcej. Tak jak ludzie. Oczywiście są osoby, które tam coś gadają o ograniczeniu liczebności ludzi, tam chyba do 500 000, czy do 500 000 000. Już teraz nie pamiętam w tej chwili tych spiskowych teorii. Ale są ludzie, którzy podobno dążą do takiego celu. My niedługo się rozprzestrzenimy po kosmosie, czyli zaczniemy zajmować coraz większe rejony tego naszego organizmu. Aż kto wie, albo usprawnimy jego działanie, albo doprowadzimy do tego, że ten organizm po prostu no, umrze przedwczesną śmiercią. A może będziemy sobie tutaj siedzieć jak grzeczne trusie i doczekamy starości tego organizmu, no i umrzemy wraz z nim. No. Tak czy inaczej, na końcu każdej drogi jest to samo, prawda? Dzisiejszy vlog jest troszeczkę krótszy, ale to właśnie dlatego, że to jest, mam nadzieję, tylko początek. Chciałbym, żebyście wy przedstawiali mi swoje pomysły w komentarzach. To jest eksperyment myślowy, więc pamiętajcie, burza mózgów jest tutaj bardzo, bardzo na plus. Wszystkie pomysły będę na pewno czytał, o ile jakieś się pojawią. Wszystkie przemyślę, a te najciekawsze, najlepiej wiążące się chyba z moją teorią, tak zrobimy, przeczytam w drugiej części i przedstawię swoje dalsze pomysły, bo cały czas myślę nad tym. To nie jest oczywiście całość tego, co będę chciał wam przekazać. Bo no, jakby tak dalej dłużej pomyślał, więcej nad tym poczytał jeszcze, bo ja naprawdę czytałem troszeczkę i tak jak sami widzieliście, nie wyrobiłem się w zeszłym tygodniu z vlogiem, a teraz jest tylko taki króciutki. To są króciutkie wnioski bez żadnych linków, odniesień. Może uda nam się zrobić coś więcej w tym temacie, ale to zobaczymy z czasem. Oczywiście proszę o lajki, komentarze, bo to na YouTubie bardzo pomaga w pozycjonowaniu kanału. Jeżeli mój kanał wam się podoba, to zasubskrybujcie go. Pamiętajcie o tym małym takim dzwoneczku koło przycisku subskrypcji, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Zostawiajcie lajki pod filmami, komentujcie, bo to naprawdę bardzo, bardzo pomaga w pozycjonowaniu i pomoże mi dotrzeć do coraz większej widowni na YouTubie. To samo chyba jest z SoundCloudem. Jeżeli będziecie odtwarzać, słuchać tego materiału, śledzić moją stację, zostawiać te serduszka, to ja dotrę do większej ilości ludzi. Lajkujcie też nasz fanpage na Facebooku, posty, pozwólcie mi dotrzeć tam do jak największej ilości osób. Bardzo mi tym wszystkim pomożecie, ja o nic więcej was nie proszę. I no cóż, dzisiaj nie wiem, albo jeżeli mi się uda, to jeszcze powinien być jeden materiał, będzie to gameplay, bo chciałbym z wami troszeczkę w końcu pograć, ale zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Zobaczymy, jak to tam wypadnie. Chciałbym z wami pograć na razie w Football Managera, poprowadzić klub od zera,
do Ekstraklasy, do Ligi Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Ale co my tam będziemy robić, to już się dowiecie w filmie. Nie wiem, kiedy go zamieszczę. Być może już jest, bo być może dzisiaj koło południa pokazał się jeszcze jeden film właśnie z gameplayem z Football Managera. Jeżeli to się udało, to bardzo fajnie. Jeżeli nie, to oczekujcie w najbliższych dniach, na pewno się pojawi. A ja za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Tak jak mówię, vlog krótszy, bo tylko 10-11 minutowy. Mam nadzieję, że ciekawe. Aha, jeszcze robimy tak. Druga część tego vlogu pojawi się, gdy na YouTubie będą 3 lajki, na SoundCloudzie będą 3 lajki, albo na Facebooku będzie tych lajków pod postem 10. Wtedy możecie liczyć na drugą część tego materiału. No i oczywiście komentarze i jeszcze raz komentarze. Jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.